Jeżeli ty na swoje konto w Fortnite chciałbyś otrzymać prezent, w którym znajdują się wszystkie skiny, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. Sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo. W tym filmie przedstawię wam kilka nowości żeta Fortnite i w tym m.in. porozmawiamy sobie na temat nowej aktualizacji, przedstawię wam mapę w trybie kreatywnym, która daje całkiem sporo expa, jak i również porozmawiamy sobie na temat darmowych nagród i naprawdę jeszcze więcej. Także koniecznie oglądajcie ten film do końca. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Jeżeli będziecie robili jakieś zakupy w sklepie Fortnite, to możecie je zrobić wraz z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexocode, i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ma takowy kodzik wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc standardowo zaczynamy od mapki na expa, wchodzimy tam gdzie zawsze, kod do wyspy i wpisujemy ten oto kodzik. No i moi drodzy, tylko przypomnę, że żeby dostawać więcej expa na każdej z takowych mapek, na samym początku musicie odczekać od właśnie 10 do 15 minut, jak i również teraz na ekranie widzicie minutę, do której musicie przewinąć ten film, tak w razie jakby kogoś ta mapa nie obchodziła. No i zaraz wam pokażę, gdzie znajdują się oczywiście wszystkie przyciski na tej mapie, także widzimy się właśnie na niej. Więc po wejściu na takową mapę musimy udać się dokładnie w nasze prawo, tam gdzie mamy jetpack, i no generalnie musimy poczekać, aż ten się właśnie ponownie zrespi, ponieważ mamy tutaj taką maszynę i w tym momencie bierzemy jetpack. Następnie, moi drodzy, musimy wylecieć sobie z tej oto strefy i generalnie w tym oto momencie lecimy sobie właśnie do góry. Możemy też użyć przy okazji tej rękawicy. No i generalnie musimy wejść sobie na górę tego dachu. Następnie idziemy właśnie w prawy róg, dokładnie w to oto miejsce, i tutaj mamy coś takiego jak Active XP Killshot. Także to klikamy i w tym momencie tańczymy dowolną emotkę. No i generalnie, jeżeli w tym momencie nie dostaniemy expa, to musimy zrobić następującą rzecz, a najdokładniej musimy udać się dokładnie w to miejsce, gdzie nas odbija, i musimy polecieć sobie na właśnie sam koniec, że tak powiem, mapy. I w tym momencie, okej, tak jak widzicie, dostajemy expa. Także to w tym momencie dostaje go naprawdę całkiem mało, no ale tak czy siak myślę, że jest to całkiem niezły wynik. Następnie, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego przycisku. Lecimy przed siebie, następnie idziemy dokładnie w lewy róg i w lewym rogu budujemy sobie tak zwane, no, prowizoryczne trzy tutaj właśnie tak zwane wieżyczki, i w tym oto momencie przy trzeciej budujemy sobie jedną rampę i tutaj gdzieś powinniśmy mieć właśnie przycisk z expem, tylko żeby go wypatrzeć, no tak jak widzicie, trzeba troszeczkę popatrzeć, no i w tym momencie go odbieramy. No i tak jak widzicie, moi drodzy, dostajemy kolejnego expa, no i idziemy do ostatniego przycisku, który znajduje się generalnie dokładnie na tej oto rampie, czyli w sumie tutaj, gdzie znajduje się to auto. No i właśnie tutaj będzie ostatni przycisk z expem, idziemy dokładnie tutaj i tutaj powinniśmy go właśnie gdzieś zaraz znaleźć, tylko no tak jak widzicie, trzeba dokładnie go po prostu poszukać. Możemy sobie przy okazji jeszcze, aha, tutaj nie można budować. O, tak jak widzicie, znajduje się dokładnie tutaj. No i w tym momencie, no tak jak widzicie, odebrałem wszystkie przyciski, także myślę, że naprawdę fajna mapka. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do nowości ze świata Fortnite. No i generalnie na samym początku mamy nową aktualizację, czyli oczywiście większą aktualizację oznaczoną jako 24.20, która wprowadzi naprawdę całkiem wiele zmian do gry. Na samym początku mamy tak zwane skiny Mikasa oraz Levi i generalnie wiemy, że te mają pojawić się 11 kwietnia. Także pewnie ta aktualizacja będzie gdzieś w okolicach godziny 10 czy coś takiego. No i zapewne około godziny 15 zresetuje się sklep albo automatycznie właśnie po tej aktualizacji te skiny zostaną wprowadzone. Generalnie dalej mamy właśnie mityczną broń Erena Jaegera, czyli właśnie mityczną broń Attack on Titan. Także no, to jest raczej coś, co zostanie wprowadzone na 100%. Następnie możemy się spodziewać tego, że już za parę dni po tej aktualizacji będzie do odblokowania skin Erena Jaegera i będzie mógł odblokować dosłownie do każda osoba, która posiada karnet bojowy. Następnie mamy nowe rozszerzenia rzeczywistości, czyli oczywiście nowe perki, no to jest raczej pewne, że po większych aktualizacjach zawsze takowe się pojawiają. Następnie, moi drodzy, mamy nadchodzące właśnie sekcje w sklepie, także to raczej też jest całkiem bardzo możliwe, że się coś takiego wprowadzi. No i mamy przy okazji His Click Quest Pack, czyli po prostu nowego quest packa. Jest to coś, co również pojawia się, no, zazwyczaj gdzieś tak w połowie, praktycznie pod koniec sezonu. No i generalnie, moi drodzy, no to w takowym quest packu zazwyczaj mamy do odblokowania za całkiem niezłą sumę fałdolców jakiegoś skina i przy okazji możemy sobie, że tak powiem, też powbijać parę poziomów. Teraz przy okazji przechodzimy sobie do darmowych nagród. Generalnie, moi drodzy, no to jak wiecie, no to w Fortnite póki co jeszcze możecie odblokowywać darmowe nagrody. Dosłownie jeszcze przez chyba chwilę, jak ten film jest stawiany, możecie wykonać właśnie zadania wybuchu wiosny. A jeżeli nie, no to niestety, ale... Cóż, no generalnie mówiłem o tych wyzwaniach już naprawdę bardzo wiele razy, także no raczej większości z was je po prostu wykonało. No i przy okazji mamy jeszcze zadania Święta Latarni. No i generalnie...
Te zadania będą trwały jeszcze przez tydzień i za ukończenie 3 questów otrzymamy darmowe malowanie. Także to myślę, że jest naprawdę całkiem niezłe. Wiemy również, że 13 kwietnia, czyli dosłownie parę dni po tym update'cie, za jakieś 2 dni, ma wystartować kolaboracja kolejna z Coachellą i ma właśnie z tej okazji pojawić się jakaś specjalna strona, na której będziemy mogli podobno zdobyć jakieś darmowe nagrody. Chwilowo wiemy, że jest tylko, że tak powiem, ekran wczytywania, ale całość ma podobno trwać około 2 tygodnie, więc no generalnie nie chce mi się za bardzo wierzyć, że Fortnite na 2 tygodnie da nam tylko ekran wczytywania, ale to dopiero zobaczymy. Następnie, moi drodzy, mamy kolejne darmowe nagrody, a najdokładniej mowa tutaj o tak zwanej akcji Restart. I naprawdę wiele leakerów pisze o tym, że wreszcie po tym update'cie akcja Restart będzie dostępna, no i chwilowo tak naprawdę nagrody akcji Restart no wyglądają tak, jak teraz widzicie na ekranie. No tak, generalnie są to już nagrody, które były do zdobycia w grze, także nie mam pojęcia, czy Epic Games to zmieni, czy to zostanie tak, jak w sumie jest teraz. No i moi drodzy, jest też akcja właśnie Odrzuć Znajomego. No oczywiście, moi drodzy, to jest również coś, co miało zostać dodane dość spory czas temu, a my nadal na to wszystko czekamy. Możemy się też również spodziewać, że z okazji tego update'a raczej też jakieś kwestiki wejdą do gry. To dopiero zobaczymy, bo na moment, jak ten film zlatuje, jeszcze aktualizacji nie ma, ale ta ma się już dzisiaj pojawić. Gracze myślę, że najbardziej czekają chyba na mityczną broń Erena Jägera i w sumie się troszeczkę nie dziwię, no bo nie oszukujmy się. No Eren Jäger to jest bardzo wyczekiwany skin przez wielu graczy, tym bardziej, że jego mityczna właśnie broń bardzo przypomina coś, co już było w grze, czyli oczywiście umiejętność Spidermana. Jest to jeden z lepiej zapamiętanych mitycznych przedmiotów w Fortnite'cie, a jak jesteśmy przy temacie Spidermana, to już wam mówiłem, że najprawdopodobniej Miles Morales, czyli skin, który też już miał się pojawić bardzo spory czas temu, może pojawić się wreszcie w następnym sezonie. Generalnie, moi drodzy, no to premiera filmu będzie 2 czerwca i 2 czerwca również zaczyna się właśnie nowy sezon, także jest bardzo duża szansa, że wreszcie gdzieś w karnecie bojowym ujrzymy po prostu Milesa Moralesa, co myślę, że byłoby naprawdę bardzo spoko i też jakbyśmy na przykład zobaczyli po prostu jego, że tak powiem, mityczną broń, w sensie mityczną broń Spidermana, tylko że w przerobionych kolorkach, to też byłoby według mnie naprawdę kozackie. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Myślę, że przedstawiłem wam naprawdę bardzo wiele ciekawych rzeczy na temat tej aktualizacji i zobaczę, może jeszcze dzisiaj nagram dla was 2 materiał, gdzie poruszę jeszcze temat tego, co dokładnie zostało dodane. No i co? Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia i widzimy się w kolejnych materiałach. No i oczywiście przypominam, że jak będziecie kupowali sobie coś w sklepie z przedmiotami, to zróbcie to z moim kodzikiem, czyli Hexokod. Naprawdę każdej osobie, która ma ten kod wpisany, to ogromnie dziękuję. No a my widzimy się w kolejnych materiałach już jutro, pojutrze i tak dalej, i tak dalej. Także do zobaczenia, moi drodzy, trzymajcie się i cześć! Dobra, wyłączam to, cyk. Let's go.